Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się dzisiaj w grze Talented. I tak, po ostatniej jakże interesującej grze jako bandyta, chyba, tak się nazywał ten gościu, tak się inaczej robimy dzisiaj challenge. Zaczynając od jednego challenge'a dla każdej z klas. Dzisiaj ja w takim wypadku zajmiemy się łucznikiem. I pytanie, co tak naprawdę chcemy zrobić? Odpowiedź mi to, bo tu mamy jakiś legendarny talent, więc... No cóż, wydaje się to być dużo, ale to dużo lepsze niż po prostu skin. Myślę, challenge na skin też zrobimy, ale najpierw chcę po prostu podblokować nowe legendarne talenty. I to będzie super potężne. Ale tak czy inaczej, co my tu mamy? No niestety będziemy mieć super prędkość ataku, tak jak to daje, no, ale będziemy mieć jeden damage i będzie podwójna prędkość wrogów. Oj, także zaczynamy. I tak, prędkość ataku już jest fajna. Nie jest to może maksymalna prędkość, jaką byśmy mogli osiągnąć, ale... Ale jest pięknie. Takie rzeczy, co ja lubię. Zobaczymy tylko, czy przeżyjemy. W ogóle ciekawie, jaki poziom trudności to bierze pod uwagę ten challenge. I tak, definitywnie będziemy musieli tu podinwestować bardzo nawet, bym powiedział, w te cukierki, czy co to było, co to będzie nam pozwalało jakby regenerować użycie umiejętności. Bez tego nie wyobrażam sobie, żebyśmy sobie mieli poradzić. Prędkości ataku oczywiście jeszcze lepsze, bo się też mogą przydać. Mam, że na razie mamy 0,25. Przerwimy z atakami. Przydałoby się jeszcze więcej. A najpierw zobaczmy, co my tu mamy. Nie, to nie jest coś takiego cennego. Kryty. Kryty mogą nas też ratować. Ale zanim to musimy wykupować jak najwięcej expów, bo bez expienia to my nic nie osiągniemy. I przykład talent ten tutaj. O, to też będzie potrzebne. Dobra, tak czy inaczej. Noc kolejna. Trochę szybsze atakowanie jeszcze. 2 szanse na kryta. Nie wątpię, żeby to miało dużo zmienić w naszym życiu, w naszej egzystencji tutaj czy coś, ale no. Zawsze można spróbować. Na szczęście knockbacki mamy bardzo fajne, więc jak jest pojedynczy wróg jakiś, to możemy łatwo trzymać go na dystans, po prostu spamiąc w niego atakami. I dobra, na szczęście jak kryt się trafi, to jesteśmy w stanie i tak eliminować pająki i ślimaki, slime. Dosyć szybko. Może się uda. Znaczy, wątpię, żeby no-hit nam tu wskoczył, ale może wytrzymamy kilka nocy. Okej, ta noc też jest na no-hicie, super. I teraz tak, 5 poziomów. Kryty. Knockback definitywnie. Range, no nie chciałem aż tak konkretnie, ale trzeba będzie. I tak, kryty, expy. I potem kupujemy gumbole. Bo to będzie super i damage up. Tak, podwojenie naszego damage'a będzie definitywnie dobrym pomysłem. Chyba, że nie możemy, bo w sumie na razie wiem tylko, że mamy na początku jeden. Ale czy zostanie jedynka nam do końca, czy z czasem będziemy mogli mieć więcej, to jest dla mnie tajemnicą na razie. Dobra. Fokus. Nie możemy tego przegrać. Więc przegrać możemy, ale... Nie wydaje się, żeby to było na jakichś wyższych poziomach tego... Nie pamiętam, jak się nazywało tutaj to... Czy to był Darkness, Challenges, Danger... Nieważne. Ogólnie wydaje mi się, że to jest albo na zerówce robione, albo na jakichś bardzo niska ich, bo da się co znośnie przetrzymać. A może to jest po prostu jeden z pierwszych challenge, dlatego jest taki prościutki, łatwiutki, przyjemniutki. I tak. Otóż możemy zwiększać swoje damage'e. Cenne informationy to są. Tak, atak speedy. Nieważne co i gdzie, kiedy atak speedy będą bardzo cenne. Jeśli udałoby się to 0,01 zejść, oj, to będzie prawdziwy maszyn gun z naszych ataków. Nieważne ile mamy obrażeń, będziemy mogli spamić tak bardzo dużo, że no. I proszę. Ważna informacja na temat slime. W slime mam 2 HP. Bo teraz slime już unicestwiamy jednym strzałem. Tutaj mamy 1, 2, 3. To sugeruje 6 HP-ków potencjalnie. Może trochę więcej. Ale i tak, nie przejmuj się może tym, ile jaki wróg ma HP. Podejrzewam, że da się gdzieś to w plikach znaleźć, albo jakoś coś. Ale ja tego nawet nie muszę wiedzieć. Fajnie znać konkretnie wartości, wiecie, no ale nawet bez tego jestem w stanie żyć. Bo za starych czasów nie było konkretnych wartości HP-ków na wrogach czy coś. To nie... Może i był pasek HP, ale też nie zawsze. Ale ile wróg ma życia? A cholera wie, nikt tego nie sprawdzał, nikt się tym nie interesował. A teraz wszędzie po prostu bez wyjątku trzeba znać HP-ki. Wiesz, to nie jest nic złego, że teraz takie są czasy i w ogóle, ale... Naprawdę, pamiętam momenty, kiedy ludzi aż tak ile co ma HP nie interesowało, albo jaką co ma odporność na poszczególne rzeczy. Dało się wyczuć, co jest na co podatne po prostu po tym, jak szybko ginie od danych rzeczy, znając obrażenia, które się tam czymś zadaje. Więc tak... Fajnie wiedzieć, że slime mają 2, ale... Nie jest to wiedza potrzebna, ani niezbędna, ani nic z tego typu. Oj, pająk, dobra, unicestwiliśmy pająka na czas. Chyba będzie dobrze. Cóż... Muszę szczerze przyznać, że tęskniłem się trochę za Talented. To jest taka przyjemna gierka, prosta w swoim koncepcie, a naprawdę niezwykle wciąga. No i była jedna z tych takich mega tanich, które muszę polecić każdemu. Bo nie byłbym po prostu szczery ze samym sobą, gdybym nie polecał Talenteda od tak po prostu. Teraz tak, kolejne 2 na krytyka, czy trochę prędkości ataku? Oczywiście, że atak speed. Bo speed ważniejszy. Już mamy 0,19. Jak zejdziemy już do 0,1, to będzie jeszcze lepiej. Będziemy mieć 10 strzał na sekundę. Ale tak najchętniej ten miał po prostu 60 strzał na sekundę. Żeby nie było... Nie wiem, czy to jest możliwe, bo szczerze... Także z tym gubiłem, jak sekundy są dzielne na... Tutaj na 0,19 sekundy, a sekunda teoretycznie... Bo są pewnie 60 mniejszych i tak dalej, bo czas liczą na 60-kach. W czasie, kiedy zwykłe liczby są na 10-kach. A zresztą co tu będę takiego głupoty gadał, nie będę... Teorii, dlaczego czas jest takie, liczby takie... Nie ma co. Skupmy się po prostu na ważniejszych rzeczach, czyli na tym, żeby zbierać jak najfajniejsze dodatki do naszych umiejętności. Jakaś tam znowu fioletowa zdolność. Super zdolność. Ale nie powiedziałbym, że aż taka ważna na ten moment. Na ten moment jednak wziąłbym teraz zamiast tego... W sumie to, bo tu widzę kolejny damage up. Będziemy już mieć prawie normalne damage, bo chyba normalnie zaczyna się z 5. Tak mi się wydaje. Nie zmienia to faktu, że i tak damy radę. Poradzimy sobie z tym wszystkim. Głównie dzięki właśnie temu, że tutaj mam taką prędkość ataku, to jest po prostu świetne. Ale to nadal łucznik, najbardziej podstawowa postać. Nie ma co się dziwić, że challenge jest prosty i nie ma niczego wyjątkowego. Ale tak, aż mnie ciekawi, jakie będą challenge następne, bo mówiąc wprost nie pamiętam ich. Wiem tylko, że pirat to jest jeden z challenge dla bandyty, on chyba tam miał zmniejszanie się HP, ale jakieś inne fajne benefity. A pozostałych? Chyba nie pamiętam. Ja się... Ta, nie kojarzę żadnych pozostałych. No może było coś jeszcze z orbami dla Czardzieja. Ale tutaj to naprawdę... Intuicja mi mówi, że mogło być, ale... Jakby serce... Albo wątroba. Ciężko stwierdzić. Mówi mi, że niekoniecznie musiało to być. Tak czyli 4 damage'a, 125 expa procentowo. Bazowo. Nie, zaczęła się to układać naprawdę dobrze. W moim odczuciu w ogóle mamy już na tyle ogarnięte wszystko, że... No, więcej nie trzeba do szczęścia, że jesteśmy w stanie chyba to przetrwać. Do końca. A im bardziej to ulepszę, tym będzie jeszcze lepiej. No... Póki nie wychodzi jakoś 5 pierdyliardów wrogów na sekundę, to jestem w stanie wszystkich trzymać z dala ode mnie, więc... Jeśli challenge liczą się do achievementów pokroju no hit i tak dalej, to... Teoria mi mówi, że może nawet teraz jakoś uda się to zgarnąć. I nie ukrywam, fajnie by było, ale jak się nie uda, bo się nie liczą czy coś, to też nie ma żadnego problemu. I guess. Zawsze mogę to zrobić później i teraz... co my tu mamy? To na pewno, bo to krytyki. Na pewno powiększa szansa na eksplozję, tak. Boomball na pewno. Kryty na pewno. Mam 1 punkt, niech będzie kolejny atak i speed. No tu mamy? O. No proszę. Fajne rzeczy. Nie powiem, że potrzebne, ale fajne. Więc róbmy rzeź na tych potworach, które chcą nas ubić. W ogóle ciekawi, jaki jest lore tego wszystkiego, bo my stoimy tutaj na tym jakby rozwidleniu, nie wiadomo gdzie, pośrodku jakiegoś mostu z przepaścią i atakujemy te potwory. Może jest jakiś głębszy lore, może nie ma. Ja osobiście nie mam pojęcia. Jeśli jest, chciałbym go znać. Jeśli nie ma... Psu? Okej. Nie musi być żadnego głębszego lore, żeby gra mi się podobała i żeby była super. Ale no, jak powtarzam, fajnie by było znać głębsze lore, gdyby ono było. A teraz gincie potworki. Chcę dostać po prostu już kolejnego level upa, kolejną noc przetrwać i... no. Zaraz być już po wszystkim. Zaraz już być już po wszystkim, no żeby wszystko się skończyło, nie? Zaraz być już po wszystkim. Co jest nie tak z moim... z moją mózgownicą, no. Okej. 5% szans na elity. Jak najbardziej, dawaj to. No, to nie będzie potrzebne. Tutaj było coś ciekawego. Nie jestem przekonany. Więc moje 3 punkty talentów zabiorę gdzie indziej. Tutaj może. I... tutaj? A ty się tu HP, to widzę, że jest dużo krytyków i innych fajnych rzeczy, więc... let's go tędy. I noc numer kolejna, czyli to jest teraz 10. Połowa gry za nami. Miejmy nadzieję, że druga połowa będzie równie przyjemna. I równie easy. I w sumie jeśli będzie tak super łatwo, szybko easy, to kto wie, może nawet uda się drugiego odcinka zrobić. Trzeba w sobie odcinka, drugie wyzwanie po prostu naraz. Wiecie co? Aż zaryzykuję, daję czas raz 2. Zobaczymy, czy na 2 dam radę. Zawsze na 2 był chaos, się szybko można było pogubić i zginąć przez przypadek. Tutaj... wydaje mi się, że nawet na raz 2 jestem w stanie to spokojnie ogarniać. O proszę. O proszę. Powiedzmy, że raz 2, a ja nadal nadążam, ogarniam i radzę sobie z tym wszystkim. Dobra. Okej, niech i tak będzie. Jeszcze szybciej się uda to przejść dzięki temu. No ale niestety, to wszystko wina tego, że po prostu mamy taki mocny start. Taką dobrą prędkość atakowania. Okej, otrzymałem cios 1. Niestety, no hita nie będzie. Ale to wszystko na moją prośbę, że zagramy tym razy 2 zamiast spokojnie. Sobie to powolutku ogarniać. Więc no. Nie będę narzekał na to, że coś mnie ugryzło, bo to tylko z mojej winy. Ale jak mówię, radzimy sobie na razy 2. Co jest lepsze, mam większy damage niż na start się dostaje jako łucznik. Więc już jest bardzo dobrze. Prędkość taką mamy wspaniałą. Inne staty też ok. Chociaż nie ukrywam, fajnie było mieć delikatnie większą szansę na kryta. Tak na przykład, no nie wiem, zamiast 27% tak... no niewiele wyższą, tak... powiedzmy, że wyższą o... tak 73% najlepiej wyższą. Wiem, niewielka różnica, więc nie ma co się przejmować. Wiem, że różnica pomiędzy 27% nakryta, czy teraz 29%, a 100% to nic, więc meh. Pierdoła, nie ma co się tym przejmować, ale tak, definitywnie fajnie by było mieć. No tak na przykład podwyższoną ma 69% względem tego, co mam teraz, ta... ale wiecie, tylko taki głupi pomysł. I tak nic nie zmieni, to w naszym buildzie, w skuteczności naszej gry. Wiecie, można to łatwo zignorować. Ja tak właśnie to tak. Nie ukrywając... już chyba mogę w tym momencie powiedzieć lata grania w chińsko-bajku gry, jak ja na to mówię. Nauczyła mnie, że jak nie macie 100% kryta, to kryt nie wejdzie, kiedy jest potrzebny. Więc dlatego tak z tego żartuję. Ale no, tak bez już tych takich śmieszków, kakaszków, jak to się kiedyś mówiło. 31% na krytyka to też jest wystarczające w tej grze. W większości nie. Ale akurat w Talented to jeszcze wystarczy, bo tutaj... powiedzmy sobie szczerze, te krytyki jakkolwiek nie są zabójcze, tak... nawet bez nich jesteśmy w stanie to przejść na easy. Ale jak mówię, jeśli gracie w jakieś takie... powiedzmy gry z pogranicza MMO i tak dalej, w szczególności jeśli są one takie typowo... i tak dalej, nie z tym chińskim, czy coś azjatyckie, w klimatach to coś nieczęsto, musicie się liczyć z tym, że tam kryty naprawdę są potrzebne. Bo w sumie nie jestem przekonany aż tak bardzo, czy zachodnie gry też takie mają wymogi. Ale jeśli są takie azjatyckie, to znacznie kryty są tam podstawą w modlu i tak dalej. Trzeba się zastanawiać, w Final Fantasy oryginalnych też tak było. w ogóle w oryginalnych takich pierwszych starych JRPG-ach, bo kurczę, tak dawno miałem z tym styczność, że już nie pamiętam. Pewnie tak. Ale jak mówię, nie jestem w stanie potwierdzić ani zaprzeczyć, bo... Kiedy ja ostatnio grałem w jakąś finalną fantazję? O. Jeszcze to musiało być za czasów, kiedy byłem w podstawówce chyba. Co dla wielu z was może być nawet czasami... Po prostu już na... Po prostu kiedy jaskiniowcy chodzili po ziemi, bo... Tak mi żartując, jak ja byłem w podstawówce, to możliwe, że wielu z was tutaj, tych obecnie oglądających, mogło jeszcze nie być na tym świecie. I to serio, nie żartuję. Dziwnie mi się to mówi, ale naprawdę istnieje spore prawdopodobieństwo, że ten materiał ogląda ktoś, kto, kiedy ja byłem w podstawce, naprawdę jeszcze się nie narodził, więc... Wow. Naprawdę przez takie teksty czuję się stary. Ale nie ukrywając, ja już jestem stary dziad, więc no... Mam prawo czuć się starym dziadem. Skoro jestem starym dziadem. I żeby nie było, jeśli ktoś z was tutaj widzi w komentarzach próbował mówić, że nie jestem starym dziadem czy coś, to wszyscy jesteście w błędzie, nie wiecie, skill issue w ogóle, L plus ratio i tak dalej. Bo ja jestem stary dziad, ja wiem to najlepiej. Moja broda definitywnie to potwierdza. I tak wiem, że mogę mówić o swojej brodzie co chcę, bo i tak jej nie widzicie, ani nic. Ale prawda jest jaka jest. Po prostu... Wyglądam jak stary dziad. Zobaczcie tą dziwną przerwę w wymówieniu i w tym wszystkim. To możliwe, że słyszeliście coś, ale zmuszony byłem się napić, bo już mi w ustach schłop trochę, jak wiecie zapewne. Każdy dobry voice actor, aktor ogólny, teatralny, nie tylko, ktoś, kto pracuje głosem i większość biterów można wprost powiedzieć, że jednak lepiej mieć trochę zwilżone gardło, usta i tak dalej, żeby nie było potem problemów z mówieniem. Więc no, musiałem po prostu sobie łyknąć napoja, domowej roboty z syropów kupnych i nagazowanej wody. Nie będę może tutaj mówił konkretnie jaki, bo nie chcę reklamować, ale mogę powiedzieć, że swego czasu to coś miało dosyć dużo reklam, chyba wszędzie, gdzie się da. I tak mówię to celowo, żeby naprowadzić niektórych co może być, ale... Ale no, nie chcę robić tutaj bezpośredniej reklamy. Jedyne co mogę tylko powiedzieć to to, że... Ja nie czuję różnicy dużej między tymi syropami, a takimi napojami kupionymi powiedzmy w markecie. A definitywnie, jak się przeliczy wszystko tak dokładnie, to wychodzi trochę taniej, a... Starczy tematów o gazowaniu wody i tym podobnym. Skupmy się na tym, żeby zobaczyć jaka piękna jest rzeź. I jak na tempie razy dwa nadal wytrzymuję to wszystko, przeżywam i tym podobne. A co lepsze zostało już tylko... W sumie 3 ostatnie fala, razem chyba z tą. Nie, z tą to 4. Bez tej 3. Mhm. Dobra, więcej HP, więcej prędkości ruchu, żeby to miało jakieś znaczenie. Weźmy to, bo czemu nie? Wcześniej tego szukałem, teraz już tego nie potrzebuję tak naprawdę. Weźmy to. Krytyki, prędkość ataku jeszcze dodatkowa. Ach, niech będzie to. Ja, żeby XP teraz miało znaczenie, HP-ki nie mają znaczenia. Chociaż zawsze mogą mnie uratować przed jakimś zlemieniem. No i już róbmy tą rzeź do końca, nie przejmując się niczym. Fala 18 z 20. Kurczę, świetne to jest. Definitywnie dedukowanie takiego talentu dla ucznika spowoduje, że ucznik, który już wcześniej był dosyć łatwym do ogarnięcia klasą, będzie jeszcze łatwiejszy. Oczywiście, jeśli wylosuje ten talent. O, glut mnie ugryzł. A znając mnie, może mi się nie trafiać. Ale nawet jak się nie będzie trafiał, to tragedii nie ma. Przynajmniej będę go miał odblokowanego, więc jak się już kiedyś trafi, to będę mógł się cieszyć, że się trafił. I dobra. Zaliczone 8 punktów, więc bierzemy oczywiście wszystko, co może zwiększyć bezpośrednie damage'a. Nie wiem, czemu te expy wziąłem. I tak, potem będziemy tak. Będzie dobrze. Szczerze, naprawdę nie widzę już szans na to, żebyśmy tego nie ugrali. Ale wow. Ten odcinek naprawdę chyba będzie jednym z rekordowo krótkich, patrząc na to, że powinniśmy się zamknąć w 21 minutach. Można w 20 minutach i iluś tam sekundach. Szkoda, że nie mogę jeszcze większego tempa dać. A szczerze podejrzewam, że nawet na tempie razy 3 bym dał radę. Albo razy 2,5. Będąc po tym, jaką rzeź robię tutaj. Zawsze też możemy wrócić do normalnego tempa, żeby zobaczyć, jak to teraz spokojnie, powolnie wygląda. Zobaczcie. W ogóle na jednym kliknięciu nie jestem w stanie średniej strzały wyrzucić, teraz wyrzucam 2. Ale tak, raz, dwa to lepiej wygląda. Po prostu nieskończone brrrr strzał. Dosłownie łucznik go z bryry. Tam mi znowu odbija palma kokosowa, albo kokos palmowy. Ostatnio za często to się dzieje. Tak, tu znaczy 10 damage'a, 0, 0,9, a odpoczynku między atakami. Duża szansa na krytyka, bo 57%, zasięg idealny, damage bardzo duży, coraz bardziej rośnie. No jest dobrze, jest dobrze. Znowu mnie ugryzł glut podstawowy, bo co innego mogło mnie ugryźć. Przecież tylko podstawowy glut, albo ta taka mała mucha, która wychodzi z niektórych rodzajów elit. To oczywiste. No. I już będzie okej. Połowa nocy 20 za nami. Jak mówiłem, chyba 21 minut zejdzie na tym odcinku. Może max 22, teraz jak tak patrzę. Więc czy taki rekordowo krótki będzie, to już nie jestem przekonany, ale na pewno będzie jednym z tych krótszych, patrząc na to, że zazwyczaj celuję w 30 parę minut, 40 parę, a niejednokrotnie wychodzi bliżej godziny nawet. Ale tak. Czemu nie? Róbmy co się da, żeby jak najszybciej to przejść. I dobra, 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 tak. I dziękuję. Bronz. Ukończyłeś swój pierwszy challenge. Achievement zdobyty. I jakieś tej rzeczy dostaję. O, wylewelowałem następny poziom łucznika. I nowe rzeczy. Możemy pójść do menu. I tak. Tyle by było z tego odcinka. Dziękuję wszystkim i niestety nie wyrobiłem się idealnie na 2.1.3.7 jako czas, ale trudno się mówi. Tak czy inaczej, dzięki. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych epizodach, no i trzymajcie się. Hej, hej!